Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracam do Kino Hearts Bird by Sleep na kanale i pewnie jesteście ciekawi, czemu zaczynamy na ekranie tytułowym i czemu za nim Ventus, a nie Aqua. A to dlatego, że przypomniało mi się, że prawdopodobnie na tym rzucie nagrań dokończę scenariusz Aquy, bo nie zostało nam już go super dużo. A żeby dokończyć scenariusz Aqua i żeby otrzymać prawdziwe zakończenie wszystkich trzech scenariuszy, trzeba spełnić dwa warunki. Przede wszystkim trzeba zebrać wszystkie raporty Zeyernorta, a po drugie, to jest bardziej randomowy warunek, trzeba zebrać wszystkie naklejki. Tak więc wczoraj poświęciłem chwilę, zebrałem wszystkie naklejki jako Terra oraz Ventus i jeszcze musiałem zrobić ostatni brakujący raport Zeyernorta, w sensie zdobędziemy jeszcze parę na przestrzeni fabuły Aqua, ale wiecie, do tej pory jakby wszystkie. Więc tych właśnie raportów Zeyernorta dostaje się przez walkę na Mirage Arenie. Ten jest, wziąłem Terrę i powalczyłem sobie troszkę. I dlatego ten odcinek zaczniemy od odczytania tego raportu. To bodajże 8. Nie. Dalej nie. W dalszym ciągu to nie to. Który to do cholery jasne był? 5? Chyba 5. Wydaje mi się, że 5 nie czytaliśmy, no więc lecimy, dobra. Póki co, trasy oraz korytarze, które przebiegają między światami, mogą być przemierzane jedynie przez nas, posiadaczki Blade'ów, oraz przez tych, którzy oddali się ciemności. Jako jeden z tych pierwszych, moim obowiązkiem było przemierzać przepaście między światami oraz chronić je oraz ich mieszkańców, by nikt z nich nie padł ofiarą zniszczenia ciemnością. By nigdy już nie przepadł. Póki co zostało tylko paru posiadaczy Keyblade'ów. Słyszałem, że jest ich garstka gdzieś poza moim okręgiem znajomości. Jednak świat to wielkie miejsce i być może jest jeszcze więcej naszego rodzaju. Poza Królestwem Światła, w którym teraz rezydujemy, jest również Królestwo Ciemności, a także Królestwo, które łączy obydwa z nich. To Królestwo Ciemności jest najbardziej zakazanym. Powiedziano mi, że nigdy nikt tam nie dotarł i nie powrócił. Okej. Lore się prezentuje. Dobra, ale teraz wracamy już do Aqua. Tak, jakby nie zostało nam już oczywiście dużo scenariusza, bo jak widzicie, przebiegają one ekstremalnie podobnie. W sensie, teraz lecimy na do Nibelandii, do Neverland. Potem pewnie jakaś dziwna zagrywka z Zeyernortem, trochę fabuły, wieża Yensida, Destiny Islands, bo oczywiście każdy tam trafia. No i cmentarzysko Keyblade'ów, tak więc... Zobaczmy, czy mamy coś ciekawego w menu. Na, to Aqua, ona nie ma nigdy nic ciekawego. Ale te dzieci mnie kurwa creepują. Zwłaszcza twarz tego po prawej jest dziwna. Ten po lewej jest po prostu gruby, ale ten po prawej... Of the expedition. We're going on a treasure hunt, and that's our map you got. What do you mean? I never said girls can't be part of the gang. Come on, Tink. No właśnie, Piotruś pan jest złodziejaszkiem i gamoniem, ale nie jest seksistą. There's something else I need to take care of. Here, you keep it. Too bad. But rules are rules. I guess we'll just have to call off the treasure hunt. No. All right, you win. I'll join you for one expedition. Whoopee!
To jest interesujące. As far as I can tell, we're here. And this mark here is where we'll find the treasure. Enough pointing. Come on, let's go. Wait a second. We still don't even know our leader's name. I'm Peter Pan. The jealous one over here is Tinkerbell. And you are? Aqua. So you're Aqua. Huh? Now, first up, Mermaid Lagoon. Oh, okay. I to jest generalnie chyba jedyny świat, który umieszcza Aquę w tej takiej fajnej, luźnej, Kingdom Heartsowej sytuacji. Wiecie, hej, Aqua spadła do tego świata w poszukiwaniu, nie mam pojęcia czego aktualnie szuka Aqua, nie wiem, w tej fabule chyba szczęścia w życiu. I natrafiła na mapę i najwidoczniej Piotruś stwierdził, że zasadą jest, że kto znajdzie mapę skarbów, ten prowadzi ekspedycję po ten skarb, tak? Więc Aqua chcąc nie jest została wplątana w zabawę, w poszukiwanie skarbów i to jest całkiem fajne. Oczywiście Aqua absolutnie nie jest tym rozbawiona i ma swoje nudziarskie podejście, ale generalnie to przyjemne zobaczyć jakby tą postać wchodzącą we faktyczną interakcję z postaciami ze świata Disneya, która robi coś aktywnego w tym świecie, a nie tylko chodzi i przygląda się rzeczom z boku. Okej. I tak, oczywiście Piotruś Pan rozpoznał Aquę, w sensie rozpoznał jej imię, ponieważ wcześniej gadał, albo nie jestem pewien, czy to Ventus czy Terra puścili info o imieniu Aquy, nie jestem pewien. W każdym razie jedno z nich. Ach, i wracamy do królestwa nieposiadania żadnego demerza. I czas nam ulubiony limit. Czy wy widzicie, jak to niewiele kurwa damage'a zadaje? To jest jeden unversed. Jeden cholerny unversed. I wiecie, generalnie, normalnie zrzuciłbym to na jakiś, nie wiem, no to pewnie moja wina, to zły, źle rozwinąłem postać, nie zadaję damage'a, muszę mieć lepszy ekwipunek czy coś takiego, ale sprawa ekwipunku jest, nawet nie ma co jej poruszać w Bell by Sleep, bo pancerzy i akcesoriów nie ma najnormalniej w świecie, jest tylko i wyłącznie Keyblade, a ja mam praktycznie najlepszy, jaki aktualnie jest do mnie dostępny, w sensie zrobiłem go fabularnie, o mój Boże, to więcej rzeczy. Jakby powiedziałbym, że hej, może źle rozdałem skille, ale jakby te pasywki dostaje się ekstremalnie randomowo. Gra w żaden sposób nie informuje mnie. O mój Boże, prawie umarłem od tego jednego dzbanka. O mój Boże, umarłem od dzbanka. Czy wy to kurwa widzicie? Ale jakby właśnie te pasywki dostaje się ekstremalnie randomowo. Patrzcie, używam kurwa umiejętności. Ej, ty małpo, tylko nie, proszę, nie znikaj. To był skill warty dwóch slotów. Ice Barrage jest skillem wartym dwóch slotów. A to był limit stylu. Aqua, what the fuck, dziewczyno. Walczę z każdym przeciwnikiem po drodze. A dopiero to zadało jako taki damage. Poważnie? Are you fucking kidding me right now?
Dziękuję. Nawet jej magia, mimo tego, że powinna być czarodziejką, jest do jakiegoś super damage'a. Mój Boże. Aqua jest kurwa fatalna do grania. Absolutnie fatalna. Biedna małpa jest podrzucana na stop w górę. Normalnie mi go kurwa szkoda trochę. W sensie nie szkoda mi go, bo ma tak z milion życia. W sensie nie ma milion życia, ma normalną ilość zdrowia. To Aqua ma wyjątkowo mały damage. Cóż za emocjonujący pojedynek. Chrystusie. Co to był za żałosny pokaz, nie wiem, wszystkiego. Okay, mamy nowy Magic Pulse. Dobra, lecimy Magic Pulse'em definitywnie. No Jezu, ile bezsensownych zdolności. Taki wybór. O, to się przyda? A i to już, tak? To już, okej. Dalej nie mogę nic połączyć. Jest superancko. Bup. Mindshield się przyda. Czy ty w ogóle masz coś fajnego na sprzedaż? Na przykład, nie wiem, Power Up plus 200 do siły, bo to by mi się przydało. Fusion Fire Raga jest w sumie spoko. Patrzę, co jeszcze jest. Dobra, niech będzie to Fusion Fire Raga. Wezmę to, bo to nie wiem. Jeden z większych skilli, który ma sens po prostu. Co mi się z tego nie przyda? Aerial Slam jest bez sensu z jej damage'em. W końcu ma być niby czarodziejką. To niech szaleje. Co jeszcze mogę odznaczyć? Eliksir, dobra, super. Dobra. Nie walczę z wami znowu. Naprawdę mam dużo wolnego czasu w moim życiu, ale nie aż tyle czasu. Today's the day I shall be rid of you forever! I'm busy right now, Hook. We're on an expedition. Can't I show you up some other day? You show me up now! Give back me treasure! Who's that? Ah, that's just Captain Hook. He's a two-bit pirate codfish. I'll cleave you into two bits, boy! It's me! Wow, Smee usłyszał ten krzyk. Smee musi mieć super słuch, ewentualnie kapitan Hack zajebiście go się krzyczy. To mogę pewnie złapać. No jeśli dobrze wiem, że i tak czekamy jeszcze zbieranie tych nalepek jako Aqua, tak więc wolę je podnosić, jak już to jestem. A to właśnie tutaj dostaniemy ostatnią zdolność eksploracyjną, jeśli chodzi właśnie o Aquę. O, Fireaga Burst, o mój Boże, to jest zarąbiste. Dobra, okej, ale chill. Póki co, niech się zrobi miejsce nawet ten w naszym tutaj rozkładzie. I potem damy Fireaga Burst, bo to jest kurwa zarąbiste.
Jest to chyba unikatowa zdolność dla Aquy, mi się wydaje. Nie, no, nie jestem w stanie go kurwa zabić. O, patrzcie, normalny damage. Nie jakiś super dobry, ale jakby normalny. Tędy chyba Aqua nie może iść, tak mi się wydaje, przynajmniej. Zaraz przekonamy. Nice! Dobry cios. Ale ten model się kuźwa buguje, o mój Boże! Ktoś naprawdę dopracował efekt grawitacji w tej grze. Co jest w ogóle interesujące, bo oczywiście z tego co pamiętam, na przykład, nie wiem, Magnet, Kingdom Hearts 2 nie bugowało modeli postaci w żaden sposób. Zachowywały się zabawnie, ale jakby tutaj ewidentnie ten model się glitchuje po prostu. Co się stało, Kingdom Hearts? Czy ty dostałeś, nie wiem, tak, czy Berba Sleep dostał jakieś, nie wiem, $2 budżetu tak typowo? Ta. Czy nie tędy droga? A koniec, może tędy przejść. Okej, Blitz się wytrenowało. Tak, Dark Screen, to jest to właśnie, czego potrzebowałem. Obrona przed ciemnością. Dosłownie poza chyba walkami z Vanitasem i z Jernortem. I to nie kończy jeszcze jako Aqua. W sensie Aqua walczy z Vanitasem, z Jernortem chyba nigdy nie. To nie pamiętam totalnie, kto jeszcze używa ciemności jako żywiołu. Jak ni cholery. Co mi się tu jeszcze świeci? Co pod... Nie chciałem tego. Nie. A, Feyeraga Burst się świeci, dobra. Nie. Proszę, leć, Aqua, do... Dziękuję, mój Boże, dziewczyno. Klik. To przynajmniej jesteś normalni wrogowie, może będę w stanie ich nawet zabijać. W miarę szybko. O, patrzcie, wróg jest o centymetr za wysoko i nie mogę go trafić. Proszę, dropnijcie, kurwa, gwiazdkę. No ja... No ja się zaraz zdenerwuję. W sensie już jestem zdenerwowany. Czemu do mnie strzelasz, głupi statku? Co ja ci zrobiłem? W sensie jawnie, jakby net, kurwa, nie znamy kapitana Haka, więc... No. O, patrzcie, stoję przed ścianą i moje strzały odbijają się od niej. That's nice. Pierdol się, statku. Dobra. Fajnie, gdyby ten promień w ogóle jakby rykoszetował między przeciwnikami, a nie między jednym przeciwnikiem a ścianą, nie? Tak, wiecie, o co chodzi.
Fajnie byłoby, na przykład, nie wiem, celował się od wroga do wroga, czy coś takiego. To było mega spoko. Wtedy, wiecie, ten limit byłby przydatny w ogóle. Słyszałem dziwny dźwięk i nie wiem, co to było. No nic, nieważne. O, dobra, mamy teraz chyba troszeczkę wolnego miejsca. Dalej nic do połączenia. Ej, jakby typowo chyba połączyłem, ile, nie wiem, 3-4 rzeczy jako Aqua do tej pory? Tak, może troszeczkę więcej, ale jakby... Come on! So much bullshit! Dobra, mamy Fire Raga Burst, który jest zajebiste. Fire Raga Burst, by the way, możecie kojarzyć z... z Chains of Memories. Tak. To chyba dobrze łączę wątki. Nie, 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 nie tego chcę. Czy ja nie mam dodatkowych barier już? Ja mam jedną. Nie, a ja mam tylko jedną właśnie. No niedobrze, niedobrze. Mam u Mugla kupić właśnie barierę. Może mógłbym zrobić jakąś, nie wiem, barierę leczącą, czy coś takiego. Gdyby walki w tej części nie trwały po, nie wiem, po 40 minut, to może cofnąłbym się do Mugla i kupił tą barierę, ale no... Oh, relax. A little pixie dust and we'll be there in a jiffy. But we've never had to fly that high before. What if we fall? Hey, when did you two turn into cowards? Don't you think you're asking a bit much of them? This is between me and them, Aqua. Men, only the bravest of the brave can claim that treasure. Yeah, we know. Tink, if you would. We haven't got all day. Uwielbiam to, jak Peter Pan rozstawia wszystkich kurwa po kątach w tej grze. W tym świecie w sumie. I tak właśnie Aqua chyba dostanie swoją zdolność do przemieszczania się za niedługo. Tak, tak, oczywiście dzieciaki sobie panikują, że nie chcą tam wchodzić, że jest dla nich za wysoko. Ale wiecie, Piotruś Pan nie przyjmuje słabych do swojej ekipy. Przeżyją tylko najsilniejsi w ogóle. Plac zabaw to wyjątkowo trudne miejsce do walki. I Fire Raga Burst. O tak! That's awesome! To jest nasz mimik oczywiście. Pamiętamy. To było dziwne! Jakby co, Just Saying, Aqua dalej nie ma swojego prywatnego stylu. On się ma jeden. Ma swój podstawowy Spellweaver, o jeśli nie mylę, nawet sprawdzę, żeby nie być gołosłownym. Tak, tak, tylko jeden, tylko Spellweaver. Reszta jest zielona, więc zabawa. Still nothing. Ta animacja skoku nie przestanie mnie bawić. Jest taka zła. Myślałem, że jeden się pojawił. To by było imponujące, gdyby jeden Anvers mnie zaatakował. I stoimy. Dziękuję.
tego co pamiętam, tutaj jest mnóstwo... Mnóstwo skrzynek poukrywanych. Albo i nie? A nie, dobra, to kolejna lokacja może? No, zobaczymy. Tak, unikatowa lokacja dla Aquy. Reszty ekipy tutaj nie było. O nie! O mój Boże, nie wiedziałem, że może tutaj spaść. Wow, to chyba jedyna lokacja w Bear by Sleep, gdzie jeśli spadniecie, to wpadacie do innej lokacji. O wow, to jest takie imponujące w tej grze. Jezu Chryste, Aqua, teraz się kurwa czepiasz akurat. Tak, dobrze, musimy levelować. Potrzebuję poziomów. Aqua musi być silniejsza. Ponieważ ostatnia walka z nim skopie nam dupę. W sensie i tak prawdopodobnie będziemy nim tkwić na tej walce przez kurwa godzinę. I to nie jest takiego idiotycznego powodu jak Ventus, tylko... Po prostu, no, brak poziomu robi swoje, brak damage'a, brak, nie wiem, statystyk. Dziup. Dobra, ile jeszcze mi skrzynek brakuje w tej, na tej mapie? Trzech. Tylko trzech. Mam jakieś nowe gówniane naklejki, mam tęczę. Nie pasuje. A, pasuje. Stop. O, mam. Stop barrier. Nice. Okej. To chyba pierwszy raz, kiedy dostaliśmy cokolwiek dobrego z tych naklejek. By the way, nie mówiłem o tym, ale jeśli zbierzecie wszystkie naklejki, to dostajecie dodatkowy styl. True story. Nie chciałem tego. O, Magnega, to jest spok. I dalej się coś kurwa świeci. Czego jeszcze chcesz, gro? Magnega? Fandaga? Czemu nie mogę dać? No, nieważne. O, kurwa, to małpa. To jest chyba wyjście, ale czy ja już zrobiłem to wszystko, co mogłem? No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Okej. Upieczony. O, ulalala, panie! Aqua, turlaj się, kobieto! Ulalala! Tego ataku się, kurwa, bardzo boję. Dalej, kule ogniste, latajcie! Tak, generalnie jak nie wiem co zrobić, to uciekam w Ventusa po prostu. Jestem uleczony i generalnie jeszcze nie mam całkiem fajne skilla i sporą... I limit ze sporą ilością śmiertelności. Ops. Płońcie!
Dobra. O, jeszcze jeden. Wracaj tu. Nie, nie chciałem tego, chciałem to. Dalej niezgodnego połączenia. Płoń, małpo! I wróciliśmy tutaj! Jej! Skarbem okazuje się przyjaźń, którą wyrobiliśmy sobie po drodze. Hey, aren't we back where we started? You mean we went all the way around Neverland for nothing? Well, you conquered all sorts of obstacles to get here. And to me, that's certainly not nothing. You know, I had you all wrong. You were just looking out for them back there. Being a good leader. No, yeah, powinna się od niego uczyć. You're too late, Peter Pan. I'll be taking what's mine now. It's Hook. It's me. Secure me treasure. Aye, aye, Captain. Ah! What is it now? Captain, it's the treasure. It's been... Spit it out, you idiot! Ah. Fish. It's all junk! What do you mean, junk? Those are our treasures, Hook. But what did you do with my treasure? Oh, we lost it all. You what? You scurvy brats have crossed me for the last time! Hmm? What's that? That sound? Mam wrażenie, że żart z krokodylem w Kingdom Hearts nadużył swojej gościnności. Kingdom Hearts 1 był zabawny, kiedy pierwszy raz go widzieliśmy w Kingdom Hearts Bourbon Sleep był zabawny, ale teraz dość, enough. Ha 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 ha. Śmiejemy się naszymi pustymi, martwymi twarzami. Is this? Oh, Ventus left that here. I guess it's a special keepsake or something. But don't worry about him. He said he would be all right without it. And then he promised to visit us again with even better treasures. Maybe enough to fill 100 treasure chests. No, mam nadzieję, że Piotrusiowi się nie śpieszy. Bo Ven szybko tu nie zagości. Na przykład nigdy. What's the matter? It's nothing. Best that you stay here. Mrocznie. I tak, dostajemy właśnie zdolność przemieszczania się ostatnią. Jest to podwójny skok. Bez żadnych komplikacji, just podwójny skok. Tak, oczywiście mieliśmy typowy żarcik z kapitanem Hakiem. W sensie myślał, że odzyskał swój skarb, a ta naprawdę była ta skrzynia, którą wcześniej widzieliśmy jako Terra. Przez co były tam skarby tutaj mieszkających dzieci, a nie skarby pirackie. Był niezadowolony, przyszedł krokodyl, haha, wszyscy śmieli się, dokazywali. I Aqua wyczuła coś. Aqua wyczuła coś mrocznego. Dobra, ja będę chciał kupić kolejną barierę, definitywnie, bez dwóch zdań. Uhu! Mój Boże. Kupmy od razu, nie wiem, dwie. Potem je podłączę. Myślę, że mogę opuścić skrzynki, bo teoretycznie zwiedziliśmy wszystko już na tej, w tej mapie. No nic, po walce z bossem się rozejrzymy.
kurde, nie tędy, fuck. So, have a good time hanging out with the kiddies? Kiedy zdążyłeś zabrać tego Keyblade'a, Vanitasie? A tak, by dla ciebie jest za wolni, prawda? How'd you get that? I think that kid's outgrown such a childish toy. If you ask my opinion. Tylko nie treningowy Keyblade, którego pozbył się Ventus celowo, bo stwierdził, że już nie jest mu potrzebny. Ma takie duże emocjonalne znaczenie. You freak! Okej. I Vanitas jest dokładnie taki sam, jaki był wcześniej. Au. A, no tak, teraz ma ten ruch, dobra. Ten ruch będzie problemem. Łololol, o Jezusie, nie. Dobra. Okej. Okay. Faktycznie w tym wypadku byłem za wolny. Przez to, jaką, nie wiem, jaki sposób, styl walki ma Vanitas ze swoimi teleportacjami, wychodzeniem z naszych ciosów i tak dalej. Te wszystkie przydługie animacje. Tak, Aqua, ta chuj? Czemu się teleportujesz, dziewczyno? Okej. Okay. Nani? Okej, okay, dobra. Obawiam się, że będę musiał odmontować teleportację przed tą walką, ponieważ Aqua teleportuje się z każdego możliwego powodu, a mi chodzi, żeby jednak blokowała. W sensie, to jest bez sensu w tej grze. To jest jakby, ogólnie jakby to jest takie, nie wiem, dziwne użycie teleportacji i niektóre jakby gry to robią i robią to źle. Ponieważ teoretycznie macie na przykład opcję teleportowania się za plecy przeciwnika, ale to nic wam nie daje. Dlaczego? Ponieważ przeciwnik automatycznie odwraca się w waszą stronę. Tak więc jakby totalnie bez sensu. Dobrze. O nie. O mój Boże, nie, dobra. Trzeba odmontować rzeczy, trzeba pozamieniać rzeczy. Ponieważ w ten sposób to my tutaj nie podziałamy. Dobra, więc tak. Jakkolwiek fajne są to zdolności, to nie w tym momencie. Zamiast tego damy sobie kolejne cure. Podstawowe cure najwidoczniej. Mind Square jest OP as fuck. W walce z nim. Nie wiem, co jeszcze mi się tutaj może przydać. Raczej nic związanego z atakami. Dobra, to damy sobie jedną tą, nie wiem, ciężką zdolność. Tam wie się dwu... okej. Okay. Fuck. Dwuslotową. Właśnie, tutaj damy sobie... cure. Lepiej mieć niż nie mieć, prawda? I tutaj ten tak, teleportacja. GTFO. Leczącej bariery nie mam, prawda? Tak, leczącej bariery nie mam. I Fire Wheel zastąpimy zwykłym cartwheelem. Ponieważ zwykły cartwheel, tak wam tłumaczyłem, ma klatki nieśmiertelności. A to jest... to jest to, czego właśnie potrzebujemy. W walce z Vanitasem. Nie wątpię, że da się go pokonać na tym ustawieniu, ale basically po co się męczyć? Mm,
Aqua ma tak kurwa mało zdrowia. No chodź, no zapraszam cię, kutasiarzu. Chodź. Nie ruszysz się? Okej. Fuck! Oj, 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 oj. Dobra. Główny damage uniknięty, to się liczy. A, to jeszcze robi fale uderzeniowe podczas ataków. Skubany. Fuck. O, skontrowałem. Wow. Naprawdę, ten limit ma tyle sensu. Wow, nawet nie wiem, co mnie kurwa zabiło. Nie wiem, udający balerinę Vanitas prawdopodobnie. W sensie obstawiam, że to była ta wielka eksplozja. To prawdopodobnie ona mnie zabiła. Czemu Aqua ma tak mało zdrowia? Come on! Przyszła dokładnie tą samą trasę, którą Terra i Ventus, a jednak jest tak żałośnie słaba w tym momencie. Rusz dupę! Masz tu Fireballa. A i najwidoczniej bariera Aqua nie blokuje oddolnego piruetu Vanitasa. Super. Awesomeness. Naprawdę lubię te walki, gdzie jestem na jedno albo dwa uderzenia. To jest... To definitywnie pozwala mi stosować strategię i w ogóle testować rzeczy. Okej. Patrzcie na kurwa ilość nieśmiertelności tego gościa podczas przemieszczania się. Jeszcze raz. Dobra. Ostatni wyskok ma zawsze te dodatkowe kule ognisty dookoła siebie, jakby co. Jezu Chryste. O dobrze, wchodzi damage. Teraz on wejdzie we mnie, no i wszedł we mnie. No. Wszedł we mnie tak mocno. Lubię to, że kurwa generalnie mam limit. Mam mój ostateczny cios, który jest nagrodą za to, że nabiłem kombosa w danym stylu. I najwidoczniej to jest moja kara jednocześnie, ponieważ nie wiem, użyłem go i zginąłem. Fuck. O, udało się. Chrystusie. Nie można go kurwa podbijać, on się wyteleportowuje. Super walka, naprawdę. Come on.
O, od razu ostatni cios, tak? Okej. Byleby mieć troszeczkę zdrowia, chociażby ponad połowę. Bardzo lubię, że w ogóle moje stop barrier nic nie daje, nie? Just saying, jakby... Jestem fanem. Wow, przyjął cały limit, nie wierzę. Dobra. Oj Boże, usłyszałem bardzo znajomy rytm Tas w piosence Vanitas, w kawałku soundtracku Vanitasa. Brzmi jak coś, nie wiem, z Traverse Town? Nie jestem pewien, jakby brzmiało bardzo znajomo. Czy generalnie, no dobra, to byś mogę mówić otwarcie. Czy jakby Vanitas, jakby, nie wiem, Team Vanitasa ma w sobie połączone kawałki, nie wiem, filmów, na przykład, nie wiem, Sory, nie wiem, paru kawałków Sory, nie wiem, Roxasa i coś takiego? Znaczy, brzmi bardzo znajomo momentami. Leczenie na... Dobrze, dobrze! By the way, najwidoczniej Vanitas nie może wyteleportować się z tego jednego ataku. Ze wszystkich innych może, a nie z tego jednego. To jest interesujące. A, nie wierzę, że się żyje. Mam cię, boom. I tak, w końcu mam unikatowy styl Aquae Ghost Drive. I generalnie, mimo tego, że nie przepadam super zagraniem jako Aquae, to Ghost Drive jest moim ulubionym stylem w całej grze. Jest zarąbisty, jest mylący w chuj, ale wygląda zajebiście. Done it. He's finally finished. Wow, to była gra aktorska. Jasne, patrzenie na popsutą zabawkę Ventusa jest istotniejsze niż patrzenie na swojego wroga, który leży tuż przed tobą. Tara, you can rest easy. Aqua umarła. Koniec gry. Too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Huh? Are you all right? What happened? I'm fine. Oh no! Look at Vent's treasure! It's okay, Peter. Whatever it is that binds us together isn't gonna break so easily. And that's our real treasure.
I think Ventus knew that. That's why he left this behind. You must really be close. And that's something pretty special. You, and Ventus, and Terra, was it? One day, you should all come back. I'd like that. Okej, okay, dobra, Pixie Petal, tak, oczywiście Peter Pan i lecimy na Disney Islands, oczywiście. Ponieważ fabuła. Lubię to, że najwidoczniej Destiny Islands jest świetlistym centrum galaktyki. Te owoce są wielkie. Widzieliście, jakie wielkie były w porównaniu do modelu Aquy? Terra. Ven. I hope we're ready for the storm that's coming. Hey, wait up! Too slow, Sora. See you at the finish line. One more time. You just got lucky. Sincere, just like Terra. And this one, he's a spitting image of Ven. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spotkasz w wielkim świecie aż tak podobne osoby, nie? Might be special enough. Hey, you two mind telling me your names? I'm Sora. And you? Riku. Someone has already passed this boy the power. Was it Terra? Sora, do you like Riku? Of course I like him. He's my best friend. Good. So then if something happens and Riku is about to get lost, or say he starts wandering down a dark path alone, you make sure to stay with him and keep him safe. That's your job, Sora. To mega konkretna porada na przyszłość. I ponownie jest scena z Sorą, Riku i jednym z bohaterów. Bear by Sleep jest jedną z najlepszych scen w Bear by Sleep. Nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że ta dwójka dziecięcych aktorów podkładających głos Sorze i Riku w młodości to wykonują dalej lepszą robotę niż Aqua. To może być to. Terra. Please tell me. What's to become of us? To jest generalnie mega jakby dziwne, jakby muszę... To jest tak, bardzo lubię tę scenę, jest bardzo fajna, jakby podoba mi się interakcja ze Sorą i Riku, podoba mi się klimat Destiny Island, jest mega spoko. Okej, wybaczcie przerwę, co miałem mówić? Tak, jakby lubię tę scenę, bo oczywiście jako... Fanowie Kingdom Hearts, nie wiem, robi mi się ciepło na serduszku, jak widzę Destiny Islands i w ogóle jest fajna i tak dalej, ale bardzo nie wiem, ponownie, i to jest, nie wiem, przytyk do całej, nie wiem, całego jestestwa Aquy. Nie wiem, jaki był cel Aquy w tym świecie, w sensie...
Terra odnalazł to miejsce, bo był w ciemnym miejscu i natrafił na światło i znalazł tam dziedzica Keyblade'a, co trafia się rzadko i jakby w tym momencie Terra miał już konkretnie napisaną historię, w sensie Mirsch Zeyrnort powiedział mu o tym, kim jest Ventus, kim jest Vanitas, o tym, skąd wziął się Anverst. Zaczął już być na tropie jakby Keyblade'a, w tym momencie, w sensie X-Blade'a na dobrą sprawę, chociaż to bardziej Ventus. Już zaczął ogarniać ciemność w sobie, zaczął rozumieć swoje miejsce, więc logiczne było, że wybierze następcę, tak, skoro spotkał godną osobę. Oczywiście w przypadku Ventusa trafił tutaj po tym, jak wiedział już praktycznie wszystko. Wiedział o sobie, wiedział o Vanitasie, wiedział o X-Blade'ie, wiedział o odzyskał wspomnienia, więc jakby wtedy trafił na Destiny Island i było to idealne spotkanie między, miejsce spotkania między nim a Vanitasem. Zwłaszcza patrząc, że Vanitas wygląda jak Sora, prawda? A Aqua trafia tutaj, bo wszyscy muszą tu trafić i jakby okej, jakby daje to mega, mega specyficzną przepowiednię, tą mega specyficzną prośbę Sorze, że hej, jakby widziała, że Riku już ma przekazaną moc Keyblade'a, że i mówi, hej Sora, jeśli kiedykolwiek cokolwiek stanie się z Riku, to ty musisz go bronić, bo ty jesteś jego najlepszym przyjacielem, ty będziesz światłem, który ma sprowadzić go z mrocznej ścieżki, tak jakby co, jasne? I oczywiście, że Sora się zgodził w swojej naiwności, chociaż aktualny, dorosły Sora też by się pewnie zgodził. Ale jakby to tyle. Jakby ona, jakby Aqua wygłasza zdanie, że nie chcę, nie chciałabym zrzucać naszych losów na barki tych dzieci. W sensie jakby czy Aqua, nie wiem, zajrzała do scenariusza i wiedziała, że całą trójkę bohaterów spotyka coś złego na końcu? Że nie wygrają jakby bitwy? Zwłaszcza, że jakby teraz jakby to idzie głębiej. Co fabularnie osiągnęła Aqua? I nie pytam w konkretnych światach Disneya, pytam ogólnie. Nie wie o zdradzie Zeyrnorta. Nie uratowała własnoręcznie ani jednej księżniczki serca. Nie dowiedziała się nic o Anverst. Vanitas jest dla niej randomowym chłopkiem z Keyblade'em. Dosłownie, jakby nawet nie kwestionowała, kim jest, skąd ma Keyblade'a i tak dalej. Nie kwestionowała go w żadnym momencie. I nie sprowadziła Ventusa do domu. Jedynie drze się na Terrę, że ma nie używać ciemności, jeszcze bardziej potęgując nim ciemność. Więc jakby, co osiągnęła Aqua do tej pory? Nic. To jest do dupy. I jakby dla każdej z dwóch poprzednich postaci, dla Terry i Ventusa, jakby Destiny Islands było tym takim miejscem katarzis, gdzie wiecie, gdzie które jakby spotkali się w ważnym miejscu i rozmową osiągnęli coś ważnego. A w przypadku Aqua, well shit, młody, jakby twój kumpel się zgubił, znajdź go. I to już. I tak, dostajemy ulepszoną wersję podstawowego Keyblade'a Aqua. I teraz chyba wieża Enceada. Tak mi się wydaje. A o tak, Miki, bo jakby co, nie wiem, pamiętacie o tym? Miki w playthrough Ventusa został rzucony w portal przez Vanitasa. Randomowa dziwna scena. Bo oczywiście, że znam jego adres w kosmosie. Of course. Dobra. Ale tutaj sobie zakończymy odcinek. Myślę, że kolejny odcinek, nim pójdziemy do wieży Enceada, zaczniemy od znalezienia pozostałych skrzynek w Neverland. To jest, myślę, że to dobry pomysł. To jest okej. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Kino Hasbro Best Sleep. Bye bye.